naše spotkanie tu zebranie, to spotkanie tych muzyków wszystkiego aż ze Słowacji, ze Skalitego. Ale to będzie wiedzieć, kaj to jest, Zwarduń i Skalite to zaraz. To jako brat i siostra. Kiedy Szika, kozy kunom wodzili, no nie przez granicę. No. Ale teraz przyszło euro, to już nie chcą wodzić te kozy teraz na jesień za bardzo. Nie. Podobno to może teraz dobrych swoich capów, tak, za nie potrzebujecie. Słuchajcie, ale jakby kiedy chcą naprawdę, jak teraz ostatni cap z dokumentami oficjalnie, tak, za jakby coś na jesień możecie się wpisywać, ale kolejka jest konkretna, tak, że tak się pospiechujcie kapkę. Ale chciałem wam powiedzieć, jak już tu przyszli, widzieliśmy na dole właśnie taką fajną przygodę, jak se przyszedł turysta z Pragi, z Czech, tu do was i przyszedł tam do takiej karcmeckiej i stał tam taki gazda z dwoma koniami, z takim fajnym wózem i ten gazda se tak gwizdął tym koniem, a wiecie, jak z koniem dobrze gwizdą, czy to się fajnie wyjścą po nas ze mną, nie wysikają. I ten prażak tak na to patrzy i pyta się, pane, a proč wy tomu koni tak gwizdate? Wiesz, jak był tak fajnie za piską, za gwizdą, on się tak lepiej wyjścy. A on mu gwari, pane, ja mam taki pocisk, że z tym moczeniem, nebo byste mi zagwizda taki? On gwari, no kumi tam ze 2,50 oczy zaraz zagwizdą, tak jak się u nas w górzach gwizdo. No to po co do karczmy, kupi mu tam 2,50, on gwari, no dawaj ty spodnie na dół, idę ci gwizdać. Gwari, pane, tady nie mógł, tady są lidi, ja si zajdu za to krzowi, ja wam dam znamienia, pak gwizdejte. No to gazda odpił z pierwszej 50, ten prażak turysta wyszedł tam za te krzoki, machnął z ręką i gazda upił gwizdę i po parę sekundach zela ten prażak wyskoczył. Pane, poczekajte, wy jste si splednoty, ja sem se wam posral. Iná melodika, ale poznáme to. A ty pijesz jako ducha. Hej!
Wiązanki pasterski, można tańcować, nawet trzeba.
daj mi ale. Łowca żywca płakał, noski go bolale. Thank you.
Čosecký z podłogi, dávam to horecom, Čosecký z podłogi. Kochani, na parkiet pytą, nie wstydźcie się. Do pierwszej pary, która wyjdzie na parkiet, jest przewidziana nagroda. Teraz mi pan wójt Godo. Jako to się... Staszek, nie, ty już był dwa razy. Mamy zwycięzcę. Ale nie, nie, solistów nie. Bo to musi być... No i żeby to nie była para gejowska, no taka normalna, hetery. A jest fajna nagroda. Do widzenia, chłopcy. Do widzenia. Zdrowia. Fajnie, jest pan, oj, spóźniłeś się. A ja tak powiem pokrótce, nagrodą jest wycieczka do Przyborowa PKS-y. Jutro o 7 odjeżdża do Zrzewca z Pęstego. Przyklepajcie tym, co tańcują, nie stójcie tak po próżnicy. Za syny woło to tak, żeby było jakieś porozumienie. Dziewczyny, dobrze posłuchajcie, bo to jest zdrada małżeńska. Dobrze posłuchajcie. Dobrze stoję? Można? Na atak? Atak. I na oddychna, bo troszkę mu trenę. Ale to nic. Słuchajcie, strych są taki jak Marcin Daniec, on się musi trochę z publiką zapoznać, wiecie? Jakbyście kloskali cały, co z tą by szybci w te tryby w pot. Można? Dobrze posłuchajcie dziewczyny, bo to jest bardzo ważne i niebezpieczne. Jedziemy! Szumigaj, szumigaj, kołysze dębina. Swą pracę wieczorną Krymczak rozpoczyna. Na zamki dwory i się klasztory napadał. Napadał i palił. Czy w Krymczak dolinę przysło im ognisku? Wydobył swój sztylet, przebył pierwsze w cieniu. Koledzy śledkowie, który z was nie powie, że miłość jest bronią na świecie. Koledzy śledkowie, który z was nie powie, że miłość jest bratnią na świecie. Brawo, kochani, to była Łoda do miłości po cisiecku. Przyklepajcie. No i kochani, żarty się skończyły. Na parkiet pytomy. Para, która zaczynała, poparcie się, zaś drugi wyjście, zaś tańcuje. A wycieczkę do Przyborowa wygrali. Pytomy śmiało, pytomy wierchy. Krzysiu, pan z małżonką, pytomy na parkiet. Gandzia. Gandzia na parkiet.